do pana radnego Andrzeja Dworzyńskiego. Panie radny Dworzyński, ja z wykształcenia nie jestem historykiem. Jestem tylko z wykształcenia ekonomistą, ale mam doskonałą pamięć. I wiem, co się wydarzyło 2 października. Dziś pan krytykuje starostę i jego poczynania i cytuje pan moje wypowiedzi. I ja się z nich nie wycofuję. Ja to wyraźnie powiedziałem w prasie. Starosta jest słabym człowiekiem. Nie powinien być może pełnić tej funkcji, ale to jest jego dzisiaj decyzja, ponieważ my 2 października radni z klubu Ziemi Jarocińskiej, dzisiaj radni tak zwanej dziesiątki, złożyliśmy wniosek o odwołanie starosty. 9 radnych głosowało za jego odwołaniem. Ci radni, którzy tego starostę powołali na to stanowisko. Więc wcześniej jednak, szanowni państwo, widzieliście, jakie były przyczyny tego odwołania. I nie tylko ze sali sesyjnej, czy z komisji, ale również w rozmowach, które odbywaliśmy poza salą. Bo ja tutaj nie ukrywam, w przeciwieństwie do innych, że takie rozmowy z opozycją były toczone. Były. I dzisiaj słyszę z ust niektórych radnych opozycji, że mówią, no bo Jarek i Jury nic nam nie dało. No to się skończyło, jak się skończyło. No oczywiście, że nic wam nie daliśmy. Bo my przyszliśmy nie rozdawać stołki, tylko przyszliśmy załatwiać problemy. Przyszliśmy z konkretnymi tematami. I nie ma się, proszę państwa, z czego śmiać, bo jak macie dobrą pamięć, to pamiętacie. Nie rozmawialiśmy o stołkach. Rozmawialiśmy o załatwieniu konkretnych problemów. To był DPS, to był szpital, to było zarządzanie w starostwie. O tym żeśmy rozmawiali. Natomiast nie rozmawialiśmy o żadnych stołkach i mówiliśmy jasno. My chcemy zrobić porządek we własnym gronie. Niestety, no państwo żeście zdecydowali, że dziś słyszę z ust radnego Mecnerskiego, którego szanuję. Słyszę takie słowa, że wśród tej dziesiątki znajdują się osoby, które są wartościowe, które są niewykorzystane, są gdzieś na uboczu i tak dalej, i tak dalej. Pewnie się domyślam, o kim pan radny, kogo pan radny ma na myśli, ale miał pan szansę tego 2 października, żeby to zmienić, tak? Głosując za przeciw odwołaniu starosty, pan głosował przeciwko tym ludziom. Bo taka jest prawda. Ja bym zrozumiał, gdyby opozycja się wstrzymała od głosu, bo wtedy mogłaby powiedzieć, no tak, rozgrywki wewnątrz ziemi jarocińskiej, my się w to nie mieszamy. Wstrzymujemy się od głosu. Wstrzymanie od głosu, proszę państwa, też spowodowałoby, że starosta by utrzymał władzę. Ale państwo żeście zdecydowali, że mówicie tak, starosta jest super, starostę trzeba zostawić, a dzisiaj mówicie, że ten starosta jest zły. Ja przepraszam, ja czegoś nie rozumiem. Chwileczkę, jeszcze nie skończyłem. Proszę państwa, ja wiem, że moja wypowiedź będzie pociągała dalsze wypowiedzi, ale rozpoczęło się od puszki Pandory, którą otworzył pan radny Dworzyński. Zaczął pan coś, czego pan jeszcze nie wiedział, jak my, radni Jarosław Łukasiewicz i Jerzy Wolski, postąpimy. Zarzucał pan nam coś, czego my jeszcze na tej sali ani jednego słowa żeśmy nie wypowiedzieli. Mieliśmy dopiero swoje stanowisko wypowiedzi. Także proszę państwa, no niestety, ja jestem tym głęboko rozczarowany, że taka sytuacja ma miejsce. I jeszcze raz powtarzam. Ze względu na 3 radnych, którzy stanęli po naszej stronie, którzy mimo wszystko mówili, tak, macie rację, to trzeba zmienić. My was popieramy. 3 radnych członków zarządu. Dziś tym radnym udzielam absolutorium. I powtórzę to, co powiedział Jarek. No niestety, starosta się i członek etatowy członek się na to złapie. No cóż, takie mają szczęście. Dziękuję bardzo.